w kraju. Ostatnia doba to 57 200 nowych przypadków, z tego ponad 60% to wariant Omikron, co oznacza, że jest to wariant dominujący. Zmarło 271 zainfekowanych osób. Szczegóły raportu covidowego ma Damian Stanisławski, który jest przed resortem zdrowia. Damianie, pytanie chyba najważniejsze w tym kontekście. Jaka jest sytuacja w szpitalach covidowych? Dzień dobry. No to ten wariant Omikron jest w natarciu, nowy wariant koronawirusa, ale ta sytuacja w szpitalach jest niezwykle dobra. Na ten moment w szpitalach przebywa 14 453 pacjentów, a dostępnych jest 30 317 miejsc. Ten nowy wariant, wariant Omikron, jest bardziej zaraźliwy od tych poprzednich wariantów, ale te objawy są nieco łagodniejsze. O tym, jaki wariant przewyższa u tych pacjentów, którzy przebywają w tej chwili w szpitalu, mówił o tym podczas dzisiejszej konferencji rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Posłuchajmy. Pewnym promykiem nadziei w stosunku do szpitali nadal nam nie rośnie znacząco liczba łóżek. Ostatniej doby to jest przyrost 200 łóżek, ale musimy się spodziewać, że ten przyrost będzie większy, ale spada nam zużycie tlenu. Mimo tego, że nam w ostatnim tygodniu przyrosła liczba osób na łóżkach szpitalnych z COVID-em, to spada zużycie tlenu. To znaczy, że COVID w tej wersji Omikrona wymaga mniej intensywnego procesu leczenia, co daje dużą nadzieję dla ochrony zdrowia. W tej chwili nadal jeszcze nie ma informacji, by ten wariant Omikrona przeważał, z uwagi na to też, co Państwu mówię, że wariant Omikron wywołuje mniejszą objawowość u pacjentów, więc ci pacjenci, którzy teraz leżą w szpitalu, to nadal przeważa wariant Delta. Dla wszystkich chorych, którzy potrzebują takiego specjalistycznego leczenia w szpitalach, dla tych pacjentów przygotowano respiratory i tych jest 2710. Spora część z tych urządzeń nie jest wykorzystywana przez tych chorych. W tej chwili z pomocy respiratorów korzysta 1074 pacjentów. Ale przejdźmy do tych dzisiejszych danych. 57 262 to liczba nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Niestety miniona doba to także zgony. Z powodu COVID-19 zmarło 85 osób, a z powodu chorób współistniejących kolejnych 186 osób, a więc łącznie odnotowano minionej doby 271 zgonów z powodu zakażenia koronawirusem. Zerknijmy, jak ta sytuacja przedstawia się w poszczególnych regionach. Najgorzej jest na Śląsku. Tutaj odnotowano 9916 nowych potwierdzonych przypadków. Nie najlepiej jest także na Mazowszu. Z kolei tutaj też wysoka liczba, 8262 nowe przypadki. Mniej zakażeń odnotowały z kolei takie regiony jak województwo świętokrzyskie 1040 i województwo lubuskie 887. To te dwa województwa, gdzie tych zakażeń minionej doby było najmniej. Ale wysoka jest również liczba osób, które przebywają w tej chwili na kwarantannie. Na ten moment na kwarantannie przebywa 1 068 384 osoby. Bardzo wysoka liczba, jeśli chodzi o zakończenie. Resort zdrowia niezmiennie apeluje o szczepienia, choć wprawdzie nie chronią one nas przed zachorowaniem, to pomagają nam łagodniej przejść tę chorobę.